witam wszystkich zgromadzonych z okazji kolejnej, już drugiej konferencji Rady Społecznej do spraw zdrowia przy programie norweskim. Program profilaktyki i ochrony zdrowia, nowotworów złośliwych ostrzeli i płuc w powiecie proszowickim. Serdecznie, szczególnie witam specjalnych gości, którzy na co dzień nie uczestniczyli dotychczas, a wykazują duże zainteresowanie naszym programem. Jest o tym programie głośno, nie tylko w województwie, ale i w Polsce. Bardzo proszę koordynatora medycznego, pana Wojciecha Skuchę, o parę słów, co na bieżąco z programem. Ja pozwolę sobie wrócić do pewnych przyczyn, powodów, dla których robiony jest ten projekt, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, co prawda w gronie tych osób tutaj obecnych. Po części na ten temat już mówiliśmy, ale chciałbym to przypomnieć. Zmienia się medycyna, zmienia się zachorowalność na szereg różnych chorób, ale również i zachorowalność na nowotwory. Spada zachorowalność na raka żołądka i to jest ta linia, ale w zasadzie wszystkie inne nowotwory, czego mamy świadomość, zaczynają wzrastać. Natomiast jak wzrasta rak płuca? Ta zielona linia to jest wzrost, dramatyczny wzrost raka płuca i przyczyny i z tego powodu, jak wiele osób umiera. Dlaczego my się tym specjalnie interesujemy? Dlaczego ja osobiście tym się zainteresowałem? To są pierwsze wykresy przygotowywane przez Zakład Epidemiologii Instytutu Onkologii w Krakowie Związkowskiej przez pana profesora Dachtan, która w 2004 roku, mówimy tutaj o mężczyznach, przedstawiła takie dane, że przy średniej zachorowalności w Małopolsce prawie 72, w Polsce 63, w powiecie proszowickim ta zachorowalność wynosiła 115,8. Od tego czasu zacząłem się starać o pewne działania. Nie ukrywam, że początki tych działań to jest 2007 rok. To nie jedyne dane. Kolejne dane to są z 2010 roku, bo moglibyśmy powiedzieć, a coś jednorazowo wyskoczyło w statystyce, w związku z tym nie specjalnie się tym nie zajmujmy. Pewnie jest tak jak w całej reszcie Polski czy Małopolski. Otóż nie. 2004, 2010. Proszę zwrócić uwagę, tutaj ten Miechowski nas wyprzedził, w cudzysłowie wyprzedził, bo to nie są zawody, to są tragiczne statystyki, ale te trendy w proszowickim oczywiście są wysokie. Zastanówmy się, czy te rejony, czym one są zbliżone? Dlaczego tak jest? Czym one są podobne i dlaczego właśnie tutaj tak często ludzie umierają z powodu nowotworów płuc? Proszę Państwa, jesteśmy już po szóstym wydarzeniu sportowym naszym. Dotychczas w kalendarzu naszych imprez planowaliśmy 8 takich wydarzeń do zakończenia projektu w kwietniu 2016 roku. Wnioskowaliśmy do jednostki zarządzającej o 4 kolejne wydarzenia sportowe. Otrzymaliśmy pozytywną zgodę, więc Działamy dalej i tak jak powiedziałem, promocja zdrowia to nie tylko wydarzenia sportowe, ale również spotkania edukacyjne. My realizujemy spotkania edukacyjne w każdym sołectwie na terenie powiatu proszowickiego. Są specjalnie przeszkoleni do tego osoby, edukatorzy medyczni, edukatorzy prozdrowotni. Przede wszystkim na takich spotkaniach realizujemy 4 podstawowe zagadnienia. Pierwszym zagadnieniem to jest negatywny wpływ nikotyny, palenia papierosów na organizm człowieka. Drugim takim elementem, który poruszamy, to jest prawidłowość stosowania środków ochrony roślin. Tym zajmuje się edukator medyczny. Natomiast edukator prozdrowotny zajmuje się przede wszystkim i chcę Państwu przedstawić dobry wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka, jak również to, jak należy się zdrowo odżywiać, żeby nasz organizm prawidłowo i dobrze funkcjonował.
Proszę Państwa, planując i wyprzedzając to, co czeka nas w przyszłości, my chcemy zorganizować jeszcze do końca roku kalendarzowego dwa wydarzenia sportowe. I takim pierwszym wydarzeniem sportowym, które chcemy przeprowadzić, będzie listopadowy turniej Metkówki. I chcemy przede wszystkim zachęcić do organizacji drużyn w jednostkach samorządowych do siatkówki. Jest jeszcze troszkę czasu, można potrenować. My już ze starostwa trenujemy, także my się szykujemy i naprawdę chcemy, żeby ta rywalizacja przebiegała w bardzo takiej sympatycznej formie. Drugim wydarzeniem sportowym, jaki chcemy zrealizować, będzie grudniowy turniej tenisa stołowego. To była nasza pierwsza impreza w ramach akcji Zdrowie. Pozytywnie wszyscy zareagowali, pytali się jeszcze, czy coś takiego zorganizujemy, więc ja dzisiaj oficjalnie mówię, że w grudniu organizujemy tenis stołowy, także też zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jestem zachwycona tym programem i szkoda, że tylko obejmuje jeden obszar, ale rozumiem dlaczego, wiadomo, te cyfry mówią same za siebie. Mnie tylko po prostu szkoda było, że wszyscy jechali bez kasków. Bardzo mało osób było w kaskach. I to jest moja jedyna uwaga, że jeżeli już propagujemy zdrowy styl życia, ale też i rekreacji, no to musimy trochę w tych kaskach pomyśleć. Natomiast ja też deklaruję jakby pomoc naszą w zakresie propagowania tego programu w obszarze proszowickim, Koszyce, Nowe Brzesko, tam gdzie są uniwersytety trzeciego wieku i tam gdzie na tych uniwersytetach przychodzi te 50, 60, 70 osób, to my na pewno ten program chcemy, żeby był jednym z elementów rozpoczynających się teraz już zajęć. A podejrzewam, że istotne by też było, to już też pytałam pana doktora Skuchę, wykorzystanie na przykład dożynek. Właśnie dożynki to jest taki moment, kiedy chyba rolników jest najwięcej, no bo to jest ten moment, kiedy się świętuje, kiedy się cieszy. I to jest taka fantastyczna, żeby tych ulotek, żeby tego wszystkiego rozdać jak najwięcej i zapraszać na te wspólne spotkania. A w ogóle myślę, że no nie ma pana marszałka dzisiaj, ale myślę, że przekażemy mu z koleżanką naszą opinię, żeby te programy nie były tylko norweskim jednorazowym grantem, prawda? Tylko że mając na uwadze fakt, że państwa obszar jest takim obszarem bardzo wysokiego ryzyka, to aby te programy były ustałym monitoringiem, szczególnie tych badań podstawowych, czyli prześwietlania. Ja też pamiętam kiedyś pracując jeszcze w sądownictwie, że badania były obowiązkowe i nie było w ogóle. Od tego od razu dostaliśmy wszyscy zaproszenia do tego radiologicznego autobusu i trzeba się było badać. Teraz tego brakuje i to na pewno efekt taki. A skoro pan doktor mówi przerażające cyfry, że tylko 10-15% mamy szansę na wyleczenie tych zaistniałych już przypadków, no to już jest alarm. To naprawdę nie ma na co czekać, tylko w tym zakresie na pewno badać się trzeba. Także ja ze wszech miar będziemy się starali, żeby to jak najbardziej kontynuować i nagłaśniać. A tu, gdzie będziemy mogli, tak jak mówię, na uniwersytetach na pewno to będzie element wykładu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zdradzić sekret. Koordynatorzy sportowi są tak zapaleni w tej pracy, szczególnie w tych imprezach masowych, że już się martwią, co będzie po zakończeniu programu. Chciałbym Państwa poinformować, że program kończy się 30 kwietnia 2016 roku. Niemniej jednak Ministerstwo Zdrowia przysłało do nas zapytanie, czy nie chcemy przedłużyć i złożyliśmy taki akces o przedłużenie programu o 2 miesiące. Aby mieć, tak się po młodzieżowym wyrażę, pewien luz tutaj w badaniach, przeprowadzeniu ankiet i wykonaniu badań, żebyśmy zdążyli te założone wskaźniki osiągnąć. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani poseł może? Chcę się wyrwać pierwsze, przyszło tak późno, naprawdę też nie ładnie. Proszę wybaczyć. Proszę Państwa, oczywiście, że sam program realizować należy go kontynuować, ale na miły Bóg, najprostsza rzecz poza uniwersytetami trzeciego wieku, które pani poseł podpowiada, to przecież szkoły. Ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw bezpieczeństwa. No,
zdrowe życie to też jest bezpieczeństwo, to też jest edukacja od bezpieczeństwa. Przygotowując taki program Bezpieczna Szkoła, rządowy program, który już teraz rozpoczyna swoją egzystencję, a mam nadzieję, że zakończy się nie wcześniej niż w 2018 roku, właśnie w ten sposób próbujemy do ludzi dotrzeć. Szkoła się zmienia dzięki temu, że wpływają na nauczycieli rodzice. Więc żeby do tych rodziców dotrzeć, to trzeba po prostu przyjść z informacją do szkoły i takie spotkanie można zrobić w szkole. Mówię o tym na przykład w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, prawda? I nauczycielom, i rodzicom potrzeba takiej wiedzy, bo internet i w ogóle sieć jest tak wszechogarniająca nas i nie ma takiego mądrego, chyba że jest się wykwalifikowanym i ciągle uczącym się informatykiem, żeby naprawdę nadążać za tym, co się w sieci dzieje. Nie, te aplikacje tak szybko się zmieniają, tak szybko zmienia się ta cyfrowa rzeczywistość, że trudno nam jest nadążyć. W związku z tym wybraliśmy właśnie taką drogę dotarcia do wszystkich. Nasi partnerzy, partnerstwa przyjeżdżają do szkoły, bo do szkoły zapraszamy rodziców i wtedy z nimi można rozmawiać o wszystkim. Więc jak chcemy zanieść jakąś ważną dla nas informację i dla nauczycieli, i dla rodziców, to trzeba to zrobić przez szkołę. A to jest właśnie to nasze zadanie, edukować do zdrowego stylu życia. Ja wiem, że narażam się teraz na takie uwagi na temat tego, jak się teraz w szkołach gotuje i że się nie używa w ogóle soli i cukru i w ogóle jakieś takie same nieszczęścia spadły. Otóż nie używa się tylko tam, gdzie zabrakło oprócz soli zdrowego rozsądku, prawda? Bo rozporządzenie wcale nie mówi o tym, żeby nie używać i doktor Słucha się śmiecha, pewnie też nie na tym problem polega, żeby wszystkich zniechęcić jedzenie i mądrzycić. Tylko w rozporządzeniu pisze wyraźnie, produkty o niskiej zawartości soli nie przesadzamy i kiedy kończymy proces przygotowania posiłku, to nie stawiamy dziecku na stoliku jeszcze solniczki, żeby samo tam sobie pogospodarzyło w tym talerzu, tylko jak już ugotujemy ten posiłek i on już jest doprawiony, to taki ma być. Niestety dokładnie odwrotna sytuacja jest z cukrem, ale myślę, że też zdrowy rozsądek podpowiada, że to dobrze, bo z kolei gotujemy nie dodając cukru, bo niektóre dzieci piją czyste soki, na szczęście niegazowane, właśnie niesłodzone, wodę mineralną, więc i ono ten kompot i herbatę wypije niesłodzoną, a jeżeli które dziecko chce sobie to słodzić, no to tam na stoliku cukierniczka może się znajdować. Ale myślę, że to jest też rzecz warta rozważenia, żeby właśnie przez szkoły, to są miejsca, które są w każdej gminie, w każdej miejscowości naprawdę popularne i tam jeszcze najprędzej tych rodziców zaprosimy, a przez nich możemy docierać także do, czy też wymuszać pewne działania, czy docierać do pozostałej części społeczeństwa. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo warte wykorzystania miejsce. Niniejszym polecam serdecznie, polecam także program Bezpieczna Plus, bo mam nadzieję, że to jest taki program, który zainteresuje wszystkich nauczycieli, wychowawców, a tak naprawdę to warto byłoby podobne tematy, prawda? Wszystkie te, które dotyczą naszego codziennego życia, stylu życia, po prostu dyskutować, głośno, szeroko dyskutować, a szkoła także jest takim miejscem, gdzie te dyskusje można prowadzić. Też chciałbym podkreślić to, że my jesteśmy obecnie w szkołach. Realizujemy spotkania edukacyjne właśnie o takiej samej tematyce jak w sołectwach. Też się spotykamy z młodymi ludźmi, dyskutujemy różne warianty, przedstawiamy aktywnego spędzania wolnego czasu, rozmawiamy o zdrowej diecie, o zdrowym odżywianiu. Także my też w szkołach na tej płaszczyźnie tutaj działamy. Podczas tych wycieczek rowerowych, podczas wszystkich imprez masowych mamy takie pakiety żywnościowe, tam jest woda niegazowana, wszystkie produkty są zdrowe, bez cukru, bez soli. I nawet moja kuzynka nawiedzona stwierdziła, że mamy bardzo wysoki standard w tej żywności, pani poseł. Przy czym mamy czekoladę gorzką i tam było trochę cukru i... Tak też będziemy postępować. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Może Pani Dyrektor. Pani Dyrektor Szpitala Proszowica. Tu nasz szpital spadł wykonanie części medycznej. Podpięknie Pana do Dzień dobry Państwu.
Bardzo dziękuję, panie starosto. Ja muszę powiedzieć jedno. Bardzo się cieszę, że program jest realizowany. Wspieramy się wszyscy nawzajem. Przyznaję, że nawet ja się już też pozaangażowałam, odzwaniając do pacjentów. No, spotykam się z naprawdę fajnym przyjęciem. Ludzie są zaskoczeni, ale usłyszałam również, proszę państwa, coś takiego. Młody pan mi powiedział, proszę pani, a jak mi coś wyjdzie, a jak mi coś znajdziecie? A ja mówię, proszę pana, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby pan był spokojny. O to właśnie, żeby pan wiedział, że jest pan zdrowy, że nic panu nie jest. Angażujemy się praktycznie w realizację tego programu wszyscy. Nie tylko samo starostwo, nie tylko szpital w Pruszowicach, ale przede wszystkim nasi mieszkańcy, nasi koledzy ze szkoły, z Piotrkowic, wiele innych jednostek. Jesteśmy w to zaangażowani wszyscy. Jestem przekonana, że do zrealizowania mamy 7,5 tysiąca badań i to zrealizujemy. Dziękuję bardzo. A chciałbym tutaj podziękować pracownikom Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego. Liczenie każdego grosza nie ma za ogromne. Ta dokumentacja jest sprawdzana od góry do dołu, z dołu do góry w Warszawie. Wszystko przesyłamy w kopii do Ministerstwa Zdrowia. Tutaj patrzę na to co najmniej kilka par oczu i są jeszcze drobne pomyłki. Może by pani skarbnik powiatu powiedziała coś na ten temat. No to jest naprawdę duże poświęcenie jej wydziału. Póki co Warszawa jest zadowolona z naszych rozliczeń. Ten program jest praktycznie oczkiem w głowie. Mamy nadzieję, że dzięki temu programowi ludzie dowiedzą się o profilaktyce zdrowotnej, a przede wszystkim jeżeli ktoś już będzie chory, to w tych 12-15% wyleczoności się znajdzie. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jak ostatnio przygotowywaliśmy się do tego dzisiejszego spotkania, zadałem panu doktorowi pytanie, ile osób dostało tą informację z napisem pilne? 10%. 1000 przebadanych osób, 10% dostało kartkę z napisem pilne badanie. 30% do badania. No, ogólnego, dłuższej perspektywie. 10%, 100 osób. To proszę państwa, świadczy o tym, jak ta akcja nasza jest potrzebna. My może przedstawiliśmy dzisiaj, pochwaliliśmy się, bo jest się czym chwalić. Te nasze działania, w wielu przypadkach być może z takimi, ale prawnie jeszcze tych hełmów nie trzeba mieć. Także jak to uchwalicie, to będziemy nosić hełm. Dobrze. Nie, ale proszę państwa, trzeba powiedzieć tak. Absolutnie pilnujemy pewnych standardów. To są bardzo wysokie standardy realizacji tego projektu. Tu nie ma przypadków. Tu nie ma. Każdy wyjazd jest zabezpieczony, są podzielone grupy. To wszystko jest zrobione. Tu jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo staramy się utrzymać na wysokim poziomie. Dokumentacja, o czym zresztą pan starosta mówił, też jest no generalnie z niewielkimi poprawkami. Jest zawsze w programach jest to, że tam jest jakaś poprawka. One są bardzo dobrze też przyjmowane, także zespół pracuje i chcą im za to bardzo dobrze. Niskie ukłony przede wszystkim za to, że chyba pan już wzniósł się i państwo tutaj wznieśliście się na troszeczkę inny poziom. Bo w zdecydowanej większości samorządów walczymy z ubytkami, nie chcę mówić dziurami, z tym, że ileś tam kilometrów asfaltów powinniśmy położyć i ciągle to jest mało. Państwo gdzieś już jesteście w chmurze, że tak powiem, internetowej, bo pomyśleliście o wszystkim. O tym, żeby żyli wasi mieszkańcy troszeczkę dłużej. I tutaj wielki szacun i gratulacje i podziękowania. Natomiast, proszę państwa, jak to u dziadka u pierdliwca bywa, mam troszeczkę pytań do państwa. Czy państwo w swoich analizach rozważaliście całe spektrum oddziaływania? Bo tutaj ciągle słyszę, jestem niepalący. Jestem na rowerze. Mam jeszcze blachę przewodnika turystyki kolarskiej, trochę Europy i Polski zjeździłem pedałując. Dzisiaj z pozycji dziadka już na motorze zabytkowym, żeby tego robić, uciekają cały czas. Więc troszkę tłumaczę się. Ale czy, proszę państwa, nie tylko analizowaliście szkodliwe oddziaływanie nikotyny,
Czy wzięliście pod uwagę to, co gnieździ się w naszych bramkach? Jak proces odświeżania naszej odzieży wygląda? Co rozmnaża nam się we wszelkiego typu klimatyzacje? Jakie kwiatki mamy w najbliższym otoczeniu? Co również jemy? Ile to ma faktycznie w swoim składzie produktów naturalnych, a ile chemii? To wszystko na nas oddziaływuje. Ja wiem, że dotykam tematów bardzo kłopotliwych i trudnych, bo nagle powiedzieć, że w pralce u szczepka nie da wytępić się grzybów, jak już tam są, a jak one oddziaływują, to wiemy, no to nie jest to warto. Niemniej jednak apelowałbym w jakiś sposób tutaj do Państwa, bo kawał porządnej roboty robicie, ale to spektrum tematyczne, w mojej ocenie, nie znam dokładnie badań, więc może niepotrzebnie dotykam tego tematu, no powinno być jednak szersze i w jakiś sposób publikowane, bo ja nie jestem fanem telewizji. Wolę słuchać programu trzeciego radia, bo tam jest trochę nieciekawego. Ale w telewizji znalazłem tylko jeden kanał, gdzie mogę dowiedzieć się czasami, jak zdrowo żyć. Bardzo mi to jako jej tutaj ukłony w kierunku naszych parlamentarzystek. Myślę, że coś mamy my wszyscy jako społeczeństwo przed sobą do zrobienia, żebyśmy docierali z tą świadomością tutaj. No, w mojej ocenie przede wszystkim do głowy. Kochani, bardzo proszę tego projektu. Wielkie, wielkie dzięki. Ja myślę, że się jeszcze będziemy parę razy widzieć w ramach tego projektu. No, i na koniec, ja napisałem w programie, mamy wymyślić, co dalej. Także już proszę myśleć, co będzie w przyszłym roku i co będzie dalej. Jak będziemy kontynuować ten pewien pomysł, który, tą ideę, która się zrodziła, i być może już w tym momencie za własne pieniądze, albo też może z jakichś innych programów będziemy to starali się robić. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzę miłego wieczoru.